Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Z popielnika czat się cofał, poznać go nie sposób. Nikt nie zbudził się zawczasu, zatruł wiele osób. Czat usypia czujność, obudź świadomość. Wejdź na czatusypia.pl. Tlenek węgla, czyli czad, zwany bardzo często cichym zabójcą, jest szczególnie niebezpieczny podczas intensywnego okresu grzewczego. Na co zwrócić uwagę w trakcie ogrzewania mieszkań i domów, a czego nie lekceważyć, opowie Jarosław Wasylik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. No właśnie od kilku lat, odkąd Państwowa Straż Pożarna prowadzi te swoje kampanie, różnie nazywane, nie dla czadu, czy bezpieczny dom, jak w poprzednim roku, ta świadomość społeczeństwa wzrasta. Przynajmniej tu w naszym regionie zauważyliśmy taką tendencję, że jakby mniej jest ofiar śmiertelnych, a więcej mamy do czynienia z takimi zgłoszeniami osób, które być może podejrzewają w swoim otoczeniu ulatnianie się tlenku węgla z paleniska tam gdzieś ze swojej kotłowni. Czyli jakaś tam wiedza powoli, stopniowo jest zdobywana i to nas bardzo cieszy. Są niewielkie podtrucia, ale ostatnio rzeczywiście, ale w tym roku tym bardziej nie mieliśmy na razie do czynienia w naszym regionie z zatruciami tlenkiem węgla. Co zrobić? No na pewno przed tym sezonem grzewczym, to co zawsze tłumaczyłem, przed sezonem grzewczym należy się odpowiednio przygotować. No na pewno nasz dom powinien odwiedzić kominiarz, który sprawdzi przewody kominowe, wentylacyjne, wszystkie te przewody udrożni, przygotowując do sezonu grzewczego. Na pewno nie należy zaklejać kratek wentylacyjnych, które już istnieją i doprowadzają świeże powietrze do naszych pomieszczeń. Zdarzają się takie miejsca, gdzie na przykład ktoś w pokojach dogrzewa sobie tym tak zwanym grzybkiem. W pokoju nie ma kratki wentylacyjnej, są szczelne okna, więc zamiast dwutlenku węgla wytwarza się tlenek węgla. Tlenek węgla wytwarza się w takim momencie, kiedy do paleniska nie dostarczamy odpowiedniej ilości tlenu i właśnie wtedy wytwarza nam się, jest to taki niepełny proces spalania i wytwarza nam się tlenek węgla. Trucizna bezwonna, dlatego gaz bezwonny, bez żadnego zapachu, smaku, trudno wyczuć to, ten gaz powietrzny, natomiast stajemy się senni, stajemy się tacy apatyczni, nic nam się nie chce, no i po prostu zasypiamy i nie budzimy się. Tak niestety giną całe rodziny i to rzeczywiście środki masowego przekazu o tym donosiły też w ostatnich dniach, że w Polsce dochodziło do takich zatruć. Natomiast świadomość rzeczywiście wzrasta i trzeba pamiętać, że my przed takim tlenkiem węgla w postaci tej bezwonnej, bez zapachu, nie jesteśmy się w stanie swoimi zmysłami uchronić, oprócz tego, że zadbamy o to, żeby była wentylacja, że będziemy zgodnie z procesem technologicznym użytkować piece centralnego ogrzewania czy kominki, zgodnie z tym, jak producent tam nam narzuca, ale jeszcze możemy się zaopatrzyć w te urządzenia, które tutaj też promujemy przez ostatnie lata, zwane czujkami tlenku węgla, czujki czadu za nas, że tak powiem, wykryją obecność tego tlenku węgla w atmosferze, w której przebywamy i głośnym sygnałem akustycznym powiadomią użytkownika o tym, czy jest na miejscu w naszym domu jakieś zjawisko pożaru, czy też, tak jak teraz, będzie alarm. Właśnie alarm tlenku węgla. Także jest to czujka dwusensorowa, powiadomi zarówno o tym, że w momencie, kiedy śpimy, na przykład gdzieś tam doszło do jakiegoś samowolnego procesu palenia, gdzieś tam w okolicach kotłowni, też się zdarza, kiedy jeździmy do pożarów, że no nie każdy, umówmy się, że nie każdy ma porządek w kotłowni. To bardzo częstą przyczyną pożarów właśnie w domach jednorodzinnych jest, ogólnie mówiąc, bałagan w kotłowni. Musimy przestrzec wszystkich, że w odległości metra od kotła grzewczego nie powinny się znajdować żadne materiały palne. Tymczasem przyjeżdżamy gdzieś tam za piecem, w okolicach przewodu kominowego znajdują się jakieś tam kawałki drzewa, czy jakieś inne materiały, które gdzieś tam sobie mieszkańcy suszą, aby później je spalić. I bardzo często dochodzi do tych pożarów też w wyniku takiego porządku, więc zadbajmy też o porządek, nie porządku, a zatem zadbajmy o porządek też w naszych kotłowniach.
a wtedy na pewno tych nieszczęść związanych z pożarami czy też z zatruciami tlenkiem węgla będzie mniej. Trzeba też zaznaczyć, że pewne urządzenia, które służą do dogrzewania pomieszczeń, nie służą też do pracy ciągłej, czyli dajmy na to piecyki, takie przenośne piece grzewcze na gaz propan-butan, no nie powinny też cały czas pracować. One tam zawierają pewien katalizator, który powoduje, że nie jest to jakoś tak szczególnie trujące, niemniej jednak nie jest to urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. Tak samo też i urządzenia pracujące elektrycznie, tak, typu ten farele czy inne takie urządzenia niewielkie, przenośne też nie powinny być bez kontroli jakby pozostawiane na całe noce. Jeżeli już mamy gdzieś te urządzenia rozkładać też, nie, na jakimś podłożu palnym, na dywanach, bo też do tego może dojść do jakiegoś tam niewielkiego zwarcia, które spowoduje pożar. W ostatnich miesiącach, właściwie nawet teraz jedno z poważnych zdarzeń mieliśmy do czynienia, w okresie tutaj noworoczno-świątecznym mieliśmy do czynienia z poważnym zdarzeniem w miejscowości Charupia Wielka, gmina Wróblew. Kilka miesięcy temu mieliśmy podobne zdarzenie, niestety ze skutkiem śmiertelnym, na ulicy Pod Skarpą w Sieradzu. Bardzo podobne dwa zdarzenia. W wyniku braku jakby obiegu w instalacji centralnego ogrzewania doszło do rozsadzenia pieca grzewczego centralnego ogrzewania. Tutaj kilka dni temu do tego zdarzenia doszło w wyniku zamarznięcia części układu centralnego ogrzewania, a zatem ta woda w układzie centralnego ogrzewania nie miała jak krążyć. Fragment instalacji znajdował się jakby poza częścią mieszkalną na strychu i tam w okolicy naczynia wyrównawczego instalacja zamarzła. Doszło do rozsadzenia, wybuchu, wręcz eksplozji tego pieca grzewczego, bo z wody wytwarza się para. Para, wiadomo, rozpręża się, ogromne ciśnienie i też bardzo niebezpieczne zjawisko, także przejrzyjmy też swoje instalacje, czy nie mamy jakiegoś fragmentu instalacji grzewczej narażonej na czynniki atmosferyczne, czyli na zamarznięcie tego układu, bo wtedy przy braku jakiegokolwiek zaworu ciśnieniowego, który jakby po przekroczeniu pewnego niebezpiecznego ciśnienia zmniejszy to ciśnienie w sieci, no to dochodzi do rozsadzenia pieca grzewczego i takie dwa przypadki już w tym roku mieliśmy. Na Wojtusia z Popielnika iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Z Popielnika czat się cofał, poznać go nie sposób. Nikt nie zbudził się zawczasu, zatruł wiele osób. Czat usypia czujność, obudź świadomość. Wejdź na czatusypia.pl.